przypadku wybrania osób, które już uczestniczyły w Radzie Nadzorczej w roku 2007 i obecnie, może być to wybór nieważny. Jest takich osób 7. Czyli praktycznie członkowie poprzedniej Rady Nadzorczej narażają nas na to, że to wszystko, co teraz robimy, będzie nieważne. Proszę Państwa, no jest kilka wyroków, które stwierdzają m.in. Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, Sądu Najwyższego, że nie dotyczy kadencji, która trwała z 31 lipca 2007. Ale to Pan twierdzi, że jest nieważne. Proszę? Jest opinia prawna. To nie. Że skutki takie mogą być. To na opinia prawna nie stwierdza, że jest nieważne.